Będziemy driftować po ulicy, ale jak po ulicy? Jak po ulicy? Po ulicy. Będzie grubo. Oj, w tym roku będzie grubo. Oglądajcie. Słuchajcie, bardzo często pytacie nas, gdzie można nas zobaczyć. W internecie, znaczy się. Też, ale przede wszystkim lubimy się spotykać z wami osobiście, więc oczywiście będziemy startować w różnych fajnych zawodach i tam na was czekamy. Tak? A gdzie? No nie wiem gdzie. Będziemy zaczynać nasz sezon od pierwszych zawodów, które będą bardzo nietypowe, bo będą w uzdrowiskowej miejscowości w górach, gdzie trasa będzie przebiegała środkiem miasta. I będą to pierwsze nasze zawody w tym sezonie, czyli Drift Open w Kłodzku. W Kłodzku, dokładnie. Zawody Drift Open w Kłodzku. Słuchajcie, piękna, zabytkowa miejscowość, a w środku tego miasta my i wielkie show motoryzacyjne, drifting, zawody, dym, będzie się działo. Zawody organizuje Drift Open w dzień. A jak się wszystko kończy, jest drink open, wtedy możesz się spotkać z zawodnikami, z nami, z innymi kolegami, koleżankami, z właścicielami i z nimi sobie grzecznie wypić kolę, wodę, soczek. Może być nawet sfermentowana, czy kukurydza sfermentowana, ale warto przyjechać, bo to są zawody, które trzymają zawodników, którzy mają wielkie jaja. Bo zapierdalać samochodem między domami, między krawężnikami, między muzeum, między komisariatem policji i gdzieś jeszcze, między latarniami, to dopiero są akcje. Tak, słuchajcie, rzeczywiście jest to fenomenalna runda, przepiękna, na którą zjeżdżają się ludzie z całej Polski, ale też z zagranicy bardzo często, bo nasi sąsiedzi również odwiedzają tą rundę. No i tak jak Mariusz powiedział, jest to też przepiękne miejsce, żeby fajnie się pobawić, odpocząć. Więc w dzień zobaczyć zawody, a wieczorem dobrze się zrelaksować. Serdecznie zapraszamy. I tak jak jesteśmy przy Drift Open, to słuchajcie, takich rund ulicznych będzie dużo więcej. Znaczy będzie kilka ulicznych i kilka górskich też ulicznych, bo żebyście pamiętali, drifting wywodzi się z Japonii, z jeżdżenia po ulicy, po górach, w dół, do góry. I tak Fasola z ekipą swoją stworzyli kilka tras, które będą na ulicach i miast, i górskich miejscowości, czyli na przepiękna Czarna Góra, słuchajcie, Czarna Góra, resort, gdzie zimą wszyscy jeżdżą na narty, jeżdżą i zapierdalają na dół, a my będziemy podjeżdżać pod górę słynną drogą, która też była brana kiedyś w mistrzostwach polskich, chyba w górskich mistrzostwach polskich samochodowych czy coś takiego, ze słynną kapliczką, gdzie można zaparkować samochód na przykład. Na przykład. Słuchajcie, więc rzeczywiście powrót do korzeni. Górska trasa, kręta, a my na tej trasie będziemy driftować. Też niesamowite wrażenia, emocje, cudowni ludzie, ale nie zapominaj... Ale wychodzi, nieraz wychodzi drogo. No cóż, takie są rzeczywiście te rundy. To są rundy dla ludzi, którzy mają wielkie jaja, albo wielkie jaja. Jaja, tak. Bo trzeba mieć jaja. Trzeba mieć jaja, ale słuchajcie, w Kłodzku już zawody były, zresztą stanęłam tam na podium, więc trzymajcie kciuki, żeby w tym roku również osiągnąć ten przynajmniej taki sukces. W Czarnej Górze też już jeździliśmy i Czarna Góra też już jest tradycją, natomiast jest nowe miejsce, gdzie wystartowaliśmy w zeszłym roku, tak. I to było dosyć dużym zaskoczeniem też dla nas. Miasta. I to znowu jest... centrum miasta. Tak. I to tutaj centrum miasta z takimi krawężnikami, słuchajcie. No kurczę, w dupę, no to był szok. Były auta rozbite w kawałki, były przejazdy takie, że no wszyscy się bali, łącznie z zawodnikami i organizatorami, czy będą mieli tyle pomocy drogowych, ale skończyło się tym, że nasi polscy zawodnicy nie tylko są po prostu zajebiści i wyszło niesamowite wydarzenie w miejscowości. Kietrz, dokładnie. Słuchajcie, ulica była taka, że mieliśmy bufor zaledwie metr z przodu i z tyłu, ponieważ szerokość ulicy jest jakieś 6 metrów, długość samochodu jest jakieś 4 metry, więc wyobraźcie sobie, że tam nie było rzeczywiście miejsca na pomyłki, na błędy, bo to się kończyło krawężnikiem i dosyć poważnymi stratami. No i też rzeczywiście te zawody były niesamowicie ciekawe pod tym kątem, ale to, co było najfajniejsze, to to, że chyba liczba mieszkańców jest 6 tysięcy Kietrza, a było ponad 20 tysięcy ludzi, którzy przybyli z całej Polski i też od naszych sąsiadów.
I to w zeszłym roku, tam, kiedy była pandemia, to więc to będzie ona dopiero mówi tam politycznie, grzecznie. Ja rozmawiałem z tymi ludźmi wieczorem. Słuchajcie, idę sobie wieczorem ulicą, miał takie fajne dwie dupy. Myślę, że średnia wieku 85, netto. I mówię, czy pani to nie przeszkadza, że ci ludzie tu jeżdżą pod pani blokiem? Nie, to jest bardzo dobre. Proszę pana, to kurde jest zajebiście. To, ta nasza młodzież to nic nie robi, ja się tylko martwię, że wam nie spalili tych z tej słomy, z której jest trasa ustawiona. Ja mówię, no dobrze, a czy pani nie przeszkadza hałas? Ona mówi, nie, bo jestem głucha. Nie, ale słuchajcie, to było rzeczywiście dosyć ciekawe, ponieważ my myśleliśmy, że jazda pomiędzy tymi budynkami, pod balkonami ludzi będzie dla nich jakimś dyskomfortem, a tymczasem niesamowicie mieszkańcy Kietrza się cieszyli z naszej obecności. Mówili, że ostatni... Ty byś się nie cieszyła? Ja jak przyjeżdża hołota z grabu ludzi, gdzie przyjeżdżają tysiące klientów do sklepów, nowych ludzi, robią sobie zdjęcia w Kietrzu, gdzie przez ostatnie 20 lat się wydarzył jeden mecz w siatkówkę. Kurwa, czuję, że to 20 lat nic się nie działo w Kietrzu, a teraz Kietrz huczy, że były zawody driftingowe, hoteli nie ma, są wynajęte już teraz, my mamy zarezerwowane hotele, bo nic nie ma. Tak, to dokładnie. Się będzie działo. Więc wy też rezerwujcie i bądźcie z nami, ponieważ to będzie naprawdę piękna runda. Słuchajcie, robi znowu Drift Open, górską rundę, poza Czarną Górą, robi górską rundę w Kielcach, na torze w Kielcach. I nie jest to wyścig po torze, czy drifting po torze, tej części oficjalnej wyścigowej, tylko w lesie taka góra, trasa pod górę, nowiutka, i tam się będą odbywały zawody, gdzie widzowie mogą być w lesie, w dziczy, poczuć się jak, nie wiem, w Skandynawii na rajdzie, i te świry, driftery będą jeździć tam pod tę górkę. No to jest naprawdę zajebiste. Jest, tak, to jest bardzo fajna runda, która też dostarcza dużo adrenaliny, ponieważ jedzie się pomiędzy barierkami. Bandami to się nazywa. Bandami. Niech będą bandy. I rzeczywiście błędy mogą się dosyć źle skończyć. A ta trasa jest dosyć specyficzna. Ona jest nie pod jest górę, taka... trzeba zapierdalać, jest dużo koni, kupę dymu. Tak, ale ona jest taka specyficzna, że tam jedno przełożenie się sprawia, że musisz dobrze się wycelować, bo inaczej możesz skończyć na bandzie. Oj tam. Albo w środku. Nie gadamy o zawodach, jak się wyglądają, tylko macie przyjechać, bo będzie zajebiście. Mówimy o tym dlatego, że po prostu ta runda jest mega ciekawa. Ciekawa jest z perspektywy oglądania. Zresztą każda runda jest ciekawa, ale te wszystkie rundy górskie, wszystkie rundy uliczne są bardzo widowiskowe. Są też fajne, jeżeli chodzi o adrenalinę. Góry dla zawsze nas. Są fajne. Góry są super. Ja uwielbiam górskie tereny. To... bardzo fajne dla nas, natomiast dla nas jako zawodników, ale rzeczywiście mogą się skończyć dosyć boleśnie. Dla was są? Dla mechaników to są przejebane, bo jak oni patrzą na te wasze przejazdy, mówią, o ja pierdolę, co się będzie działo. Ale generalnie warto pojechać, czyli mamy rundy górskie, mamy uliczne w miastach i to będzie Drift Open. I tu będziemy jechali, pojedziemy kolejne zawody w lindze polskich driftingowych mistrzostwach Polski. Tak. Pana prezesa Adama Fijała. No właśnie, driftingowe mistrzostwa Polski. Będziemy w Warszawie. Co prawda niestety nie będziemy driftować w mieście, to znaczy inaczej, będziemy mieście. W mieście, ale nie po ulicach. Nie, po lotnisku, kuźwa, ale to jest lepsza akcja, trzeba przyjść, bo długo może lotniska nie być, bo im hałas przeszkadza tym, co mają ogródki działkowe, więc trzeba przyjść dopóki możliwe. No. Po wszystkim wszystko przeszkadza, założyli stowarzyszenie na Bemowie, żeby było kurwa cicho. No. Chorzy ludzie, ale samoloty lądujące i helikoptery nie przeszkadzają, ale drifter przeszkadza, no ja pierdolę. Dokładnie, więc zdecydowanie zachęcamy do tego, żeby przyjść do nas odwiedzić. No dobra, czyli jedziemy Dępę na Bemowie, możecie nas tam zobaczyć. I tak samo kolejna runda to będą Kielce. Kielce, kultowa już runda, bo runda, która jest najszybszą w Polsce. Znaczy nie najszybszą, jeśli chodzi o najszybszą, tylko że jest najszybsze wejście, bo tam jest pakę 80, można się rozwijać, nawiać, a później już jedziesz normalnie. No bądźmy szczerzy, no, najszybsze wejście, tak zwany kiss the wall, na końcu jest taka banda, gdzie każdy do niej klei. No dobrze, ale tak czy siak cały trzeba ten to przejazd, obejrzeć. Dawać. Cały przejazd jest bardzo szybki, tak bo końcówka i wejście nawet w taki, zaczynasz, to ten odcinek też kończysz. Jest mega szybki. Jest to runda szybka, cała. Pizda najszybsza. Gaz, cały czas. Pizda gaz, cały czas. Piękne wejścia, po 170-180 km na godzinę, kiss the wall i tak dalej, tak dalej. Więc trzeba zobaczyć, musicie tam być. Są fajne trybuny, można wejść na dach tego obiektu, tam są można soczek i oglądać te wszystkie te zawody. I to będzie runda w Kielcach, a później przeniesiemy się na driftowe mistrzostwa Polski do Słomczyna. Pod Warszawę, tam gdzie giełda. Także jak ktoś się starzy, że można kupić w niedzielę części, jak i tak dalej, ale
Słomczyn Petarda. Uważam, że jeden z najładniejszych torów w Polsce i w Europie. Porobiony. Od naprawdę petarda. Więc tam też trzeba być. I wy musicie być, my będziemy. Będziemy tam zapierdalać do dość mocno. Tak, dokładnie. Więc rzeczywiście Słomczyn też jeden z moich torów, do którego mam duży sentyment, w związku z czym dobrze się tam bawię, dobre miałam wyniki, stanęłam też na podium w driftingowych mistrzostwach Polski. No i czego się chwalisz ty? Bo to było cudowne wydarzenie z fantastycznymi zawodnikami w klasie Pro 1, więc z przyjemnością tam wracam. Trzymajcie kciuki też, żeby w tym roku powtórzyć ten sukces, albo żeby było jeszcze lepiej. No i kochani, wracamy też do Europy, czyli na rundy Drift Kings. Mistrzostwa Europy w driftingu, w których jeździmy od 2012 roku. Nie pamiętam już, jeździmy bardzo, bardzo długo. Pojedziemy na wybrane rundy. Ale są tam przepiękne tory, ponieważ te tory są bardzo często szybkie. Fajne są te trasy, po prostu też system oceniania, tam driftboxy zakłada się i tak dalej. Generalnie też się zapierdala, są dobrzy zawodnicy. Słuchajcie, ja mam duży sentyment, jeżeli chodzi o Drift Kings, ponieważ bardzo nas pięknie przyjęli od samego początku, kiedy tam przyjechaliśmy. Cudowni zawodnicy, cudowna organizacja i świetne obiekty, świetne tory. Tory, na których też odbywały się na przykład zawody formuły. Tak, w Oschersleben. Były też tory, jak Slovakia Ring, które są mega szybkie, tam wejścia były po 200 km na godzinę. 206 osiem wchodzili na pierwszy łuk. No było, ale tego już nie ma teraz tych zawodów, natomiast będziemy na wybranych rundach, o tym będziemy oczywiście mówić, opowiadać, pisać na naszych social mediach i tu też, tak? Tak, dokładnie. Tutaj będziemy informować, będziemy oczywiście Wam też pokazywać te tory, te obiekty. Głównie skoncentrujemy się na projektach i samochodach i zawodnikach, którzy tam będą, też na samych torach i ich specyfikacji. Nie będziemy robić takiej relacji z zawodów. Natomiast jeżeli będziecie jeszcze czymś zainteresowani i będziecie chcieli usłyszeć coś więcej na ten temat, to oczywiście dawajcie nam znać. I piszcie w komentarzach pytania, co byśmy mieli opisywać, te góry, czy tam jazda po mieście, czy co, no bo to są te rzeczy, które nas interesują, żebyście wy nam napisali i wtedy my będziemy odpowiadać na te pytania, a nakręcimy może coś fajnego. Też skupimy się, słuchajcie, na tym, co już zostało poruszone podczas projektu Driftobus na start, czyli ocenianie. Ocenianie jest różne w zależności od lig i jest dużo takich właśnie niuansów, które sprawiają, że ta ocena może nie jest oczywista z perspektywy widza, natomiast w momencie, kiedy jesteście na briefingu, kiedy zawodnicy dostają dokładne wytyczne, czego sędziowie oczekują, to dla nich jest to dosyć jasne. Będzie dużo fajnych takich szczegółów do pokazania. Mamy nadzieję, że Was to zainteresuje, a Wy piszcie w komentarzach, na czym się skupić, albo co byście chcieli zobaczyć, o czym my nie wspomnieliśmy. Dobra, to dajcie tego, suba yo. Tak, ja zawsze to będę mówił, suba yo. I widzimy się niedługo. My będziemy dalej nagrywać, a ja się to zbiorę, bo mam górską trasę do przejechania. Tak, udostępniajcie, komentujcie, no i do następnego razu, cześć. Siema, na razie. Dziękujemy cześć. Za wspólnie spędzony czas, ale byłem zajebisty, co? No. Nara, cześć. Cześć.